Siemano, witam was, kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Koncerta. Krew i wino. Czyli kozacki dodatek, po prostu. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przygodę. Zaczynamy w ogóle ten odcinek w takiej bardzo nietypowej scenerii, czyli zaczynamy od cutscenki, ale to z tego względu, że poprzedni odcinek byłby za długi, gdyby nadal kontynuował. Dlatego go przerwaliśmy, no i teraz będziemy kontynuować tą misję, którą zaczęliśmy we wczorajszym odcinku. Nie wiem, jak ta misja się nazywa, no ale jeżeli widzieliście wczorajszy odcinek, no to wiecie, o jaką misję chodzi. No i tyle. Myślę, że możecie wpadać na Twitcha. Postanowiłeś zostać błędnym rycerzem? A my, no właśnie, jesteśmy na turnieju rycerskim. Żarty na bok, ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba. Będę się mierzył na kusze z Reinfarnem Zatrem. Widziałem go przed chwilą. Strasznie jest zajęty. Faszeruje sobie lokal fistechem, jakoby dla polepszenia koncentracji. To chyba sprzeczne z zasadami. A kto Nilfgaardczykowi zabronił? Posłuchaj, Geralcie. Mam dla ciebie informację. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczy. Nie robi mi to specjalnej różnicy. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia. I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną. O. Wygrasz, to się z tobą zamienię. Jestem południowcem, słońce mi nie wadzi. No pewnie, że tak. Nigdy nie odmawiam partyjki. To prawda. Nie ma chyba ani razu w gierce się nie zdarzyło, że faktycznie odmówiłem partyjki Gwinta. No i gram moją nową ulubioną stalią Skellige od wczoraj. Jak mnie zmusili do grania Skellige, to faktycznie okazała się ta talia moją ulubioną. Wymieńmy myślę pirata, w ogóle beznadziejny ten pirat. O kurde, 5 szpiegów, chyba wszystkich jakich mogliśmy mieć, to dostaliśmy szpiegów. No i Numbercika możemy wymienić za Wesemirka. Jo, czy kryńca, ale gwint na początek jest takie karty dostać? Złoto. Ale, pewnie no, petarda. Zajebiście jest akurat. No on sobie zboostował tą drugą linię. To mnie trochę wkurza. Czy to mu zboostuje i będziemy minus 6? Też. No i zajebiście akurat. Manekin, spoko luz, wariacie. Też mam manekina. Jeszcze, co ja dobrałem? Jeszcze jednego szpiega? Nie, chyba dobrałem tutaj róg, ale to też zajebisty róg. Przeciwnik spasował. Nie dziwię mu się, szczerze mówiąc. No i myślę, że zagramy coś takiego. Dzięki, no i drugą turę od razu też gramy, nie ma na co czekać, tak mi się wydaje. Chyba, że naprawdę zagra coś mega porządnego i się fajnie popustuje. On teraz musi grać co może, nie? Nieważne co ja będę grał, to on tak musi kontynuować tą grę. Nie może spasować, bo inaczej dostaje na dziurę. Okej, to było fajne zagranie. Chociaż ja mu tę kartę mogę spalić? Tą kartę mu mogę spalić, no nie? Chętnie bym to zrobił. Minus 8. 10. Tą 10 też bym mu spalił. Niszczy najsilniejszą kartę. No i minus 10, wariacie. Nie no, powalona jest ta karta Skellige. W pełnej okazałości to jest naprawdę, naprawdę powalona. Powalona talia. No, crazy. Ciekawy jestem ile będę punktów w stanie tutaj wyciągnąć. No niedużo niestety, jak rzuci nam mróz i tak dalej. A ja jestem w stanie czyste niebo zagrać? Wybierz dowolną kartę pogody ze swojej talii. A jestem i czyste niebo, pyk. Ło, gościu. Chciałem zobaczyć, ile tutaj punktów maksymalnie zdobędziemy. Tak z ciekawości, bo wiadomo, że to zwycięstwo było od samego początku. O kurde, jaki fajny motor przyjechał. Dobra, gramy to co możemy. Jeszcze moglibyśmy w następnej zagrać i tych medyków, no nie? Jakby powyciągać karty. To by było jeszcze chyba więcej punktów. Robimy coś takiego, no i coś takiego. 111 do 6. Gratuluję. W takim razie zamieniamy się.
Czas szybko minął. Zaraz powinna zjawić się panna Vivienne. No, ruszam do boju pierwszy. Tak, tylko w ogóle jak ci słońce będzie niby świecić? Jak jest pieprzona noc, wariacie. Coś mi tu w ogóle nie gra. Aha. Późnym popołudniem, zmiana. Bądźcie pozdrowieni, rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z was uhonorować najwyższą nagrodą. Złożyliście wasze przysięgi. Przygotowaliście ciało i ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. No, Vivienne. No, strzał w dziesiątkę tak zwany został. Z ziomka zrobiony. Przed wami Horm Akerspark. To książę prosto z Mech. Mam nadzieję, że ja też tak będę teraz strzelał. Jak ten ziom się ustrzelił. Pobierze tylko niebieskie tarcze. Samice. Znaczy właśnie jej nie ustrzelił, ale... Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany pan. To wiedźmin Geralt z Rivii. Niech się pokłoni nam. Jego celem będą tylko czerwone tarcze. Niech zwycięży najlepszy! Czyli ja. Fajny strój on ma. Dużo ładniejszy niż mój, szczerze mówiąc. Nie, nie, jakoś mi się nie podoba. Biało-czerwony ci się nie podoba, antypolaku? A strzelasz czerwonych, czyli jak w ruskich. Dobra, mam nadzieję, że zwyciężymy to, prawda? Raczej z palcem w pupie. Raczej będzie gituwa. Mam nadzieję, że mu nie pomogę zaraz i nie będę trafiał w jego cele. A mogę w jego... Mogę w jego cele trafiać? No nie mogę. Ja wolę nie ryzykować. Wygrałem! Dobra. Wspaniały Geralt. Kurde, szybko poszło. Pokonał przeciwnika! Roztarł go w pył i miazgę! Zawstydził jak grzesznika! Co? Tak patrzysz. O! Z herbem nawet. Kusza. Oto nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki, dzięki. Dzięki, pani. Kusza Geralda z Rivii. Możesz mi powiedzieć coś na temat pozostałych nagród? Nie mogę poświęcać ci więcej czasu niż innym uczestnikom. Mam tu obowiązki. Wybacz. Ale szmulec. Wyczuwam bardzo silne drżenie medalionu. A to może oznaczać tylko jedno. Magię. Używam perfum wykonanych przez czarodziejkę. To pewnie dlatego. Przegrać z takim przeciwnikiem to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Dziękuję. Miły przynajmniej. Dobra robota. Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivienne. Może znajdziesz w nim jakiś ślad. Miałeś rację, że Vivienne jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to, gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. Tak, tak. Tak. Pójdziemy teraz. Zdecydowanie. Ciekaw jestem, jak to by było strzelać w te cele, jakby nas świeciło w oczy. Mnie sporo utrudnienia. Rozejrzyj się w środku. A jak ktoś będzie nadchodził, zahukam jak sowa. No, to już nie słyszał. Więc słyszał tylko, a pokaż tą kuszę, którą dostaliśmy, dość ciekawości. Ja mam aktualnie na sobą kuszę wiedźmińskiego cechu kota. Jest ona naprawdę fajna. O kurde, kusza Geralda z Rivii jest lepsza? No ale z drugiej strony, przyrost punktów adrenaliny, przebicie pancerza, trafienie krytyczne, dodatkowe doświadczenie. Tak, niby cztery obrażenia, ale no myślę, że dostaję ta kusza, którą mam, czyli wiedźmińskiego cechu kota. Mniej obrażeń, ale nigdy tej kusy praktycznie nie używasz po to, żeby zadać obrażenia.
A fajne ma busty. Wyraźne ślady pazurów. Cokolwiek je zostawiło. Miało spore rozmiary. O, a to ciekawe akurat. Podobna Vivienne. Oczy twoje jak gołębice. Słoiczek maści maskującej. Bardzo silne działanie magiczne. Maść maskująca. Mówię, pokraść żarcie. Ubrania są wyłącznie ciemnozielone i złote. Widać nie tylko Yen ma obsesję kolorów. Ale bardzo ładna kompozycja kolorowa, to trzeba przyznać. Zapiski Vivienne. Wydatki 14 łokci sukna, buty, siodło wyścigowe, maść magiczna. 1400 koron, sporo. Siuro wilgi. Vivienne trzyma ptaka w klatce. Jeśli tak, to nie widać go tutaj. Zgaduję, że ta... Bruksy mają słabość do ptaków. O kurde. Ale Bruksy to nie są chyba... Szybko! Myślące stworzenia. Miałeś zahukać. Potem pogadamy. Musimy teraz wracać na turniej. Już czas na drugą konkurencję. Panowie, czego szukacie w namiocie damy? Natchnienia? Poszli mi stąd! No, nie mogę już wejść z powrotem. A co tam robiliście? A nic, nic. My w sprawach turniejowych. Nic ważnego. Ale mógłbym... Przecież kurwa wejść tędy. A nie mógłbym. A szkoda. Myślałem, że oszukałem Grey, może jeszcze tam coś znajdziemy ciekawego. To jest jakieś mała taka wysepka fajna. Nie ma nic w niej, żadnego znaku zapytania przed nami? Niby nie ma. No dobra. Chyba czas udać się na tor wyścigowy. Nie, to będzie chyba najcięższa konkurencja, szczerze mówiąc. Czyli trafianie do celu. Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. No dawaj. A nie, to ja mam iść przecież, a nie ty. No racja. Mężni rycerze, szlachetne damy. Popatrzcie sami, kogoż tu mamy. To kwiat rycerstwa, chłopcy jak złoto. Z daleka przybyli tu do nas, z ochotą. Sprawdźmy, czy wszyscy są już tu z nami. Ich miana opiewać będzie latami. Palmerin, baron Lonfal. Ładny koń, ładna zbroja. Linos z Mettiny. Ładny koń, ładna zbroja. Nie, zbroja do dupy. Ładny koń, zbroja do kitu. Horm Aker Sparks Mecht. Zbroja, o, średnia, fajny pirokus. Donimir Stroj. Polska góro, ale beznadziejny koń. Nie, koń ładny, ale beznadziejna zbroja. U, piękna zbroja. Rycerz księżnej Anariety. Delwin Skreżio. Ładna zbroja, średni koń. Hrabiataj z Dornda. Średni koń, średnia zbroja. Hansy, książę Liri. Średnia zbroja. Książę Rivi? Oj, Geralt z Rivi. Geralt z Rivi! Specjalne brawa dla Gregoire'a z Gorgony. Słynny milczący rycerz to czempion zeszłorocznego turnieju. To z nim zwycięzca wszystkich konkurencji zawalczy o wygraną. Czy czyjaś niewiedza wymaga mojej interwencji? Któryś z panów chce przypomnienia zasad konkurencji? Nie, no wszystko wiadomo. Jak śmiesz brać udział w turnieju przeznaczonym dla szlachetnych rycerzy? Zostałeś pasowany przez moją matkę, Mewę, królową Lyrii i Rivi, tylko po to, by jako zdrajca zbiec z jej armii kilka dni później. Twoje uczestnictwo to zniewaga! A twoje to zbrodnia na estetyce. Jak już skończyłeś, to się odsuń. Mości książę. Oto patronka, pani Vivienne! Jej gracja was natchnie na cały dzień! Bądźcie pozdrowieni, rycerze. Niech moja łaska prowadzi was i wskazuje wam drogę honoru, no tak generalnie jakbym... męstwa i chwały. Patrząc tylko i wyłącznie po wyglądzie, to czyni wydaje mi się, że Vivienne... I skup się na turnieju. Tylko. To Vivienne jest chyba najładniejszą postacią tutaj. Niech w tyle nie zostanie! To mi się wydaje. Burdel mamy jeszcze było ładno. Panowie, z
za chwilę koni zjedzie. Jeżeli mówimy tutaj o fabularnych postaciach, to... na czas. Taka rozrywka dla całych mas. Ciekawe, co wpływa na podobanie nam się jednych rzeczy, a nie podobanie drugich. Przed nami Geralt z Rivi! Popędzi od co tchu! Wiatr doda mu wigoru, szybkości jak ze snu! O kurde, ja? Co? No dobra, gazu! Dobra, posel. Przez chwilę chciałem, kurczę, tego zawrócić. Dobra, skupienie, ma się skupić tylko i wyłącznie na turnieju. Czekamy na kukły. Jest kukła! Pach! O kurwa. Proszę. No, żebym następną trafił. Dobra, jest do trafienia tego. Doliczono dodatkowy czas. Dobra, gazu. Przez rzekę. Nie wiem, jak się zmienia, kurczę, niestety. Broń może, żeby tak z lewego Gerwar sprzedał ciosa. Tak, kurczę, średnio mu idzie. No i to zobacz, co robi dureń. Zapisz, nie mogę. Oj. Jeszcze mi się płotkę zmęczył? Co się stało? Puściłem shifta? Ja, panika. Proszę, traf, bo to jest ostatnia szansa. Dobra, doliczony czas został. Jest potencjał, powiedzmy. Musimy trafić teraz. Kurwa, przejebane mamy. Muszę się cofnąć, inaczej... No nie da się w to trafić przecież. Reset. Do dupy. Niepowodzenie. Oby z mieczem poszło lepiej. Ale nie wygrałem tego posągu. Co się patrzyć na mnie i kiwasz głową? Chodź ze mną na ucztę. Poczekamy razem na Vivienne. Napijemy się. Myślę, że od nowa będę. Moja figurka? Dobra, trudno. Nie da się w to trafiać. Nigdy nie umiałem. Zawsze schodziłem z konia i dopiero waliłem mieczem. Nie umiałem nigdy trafić żadnego przeciwnika na koniu. Ale to nie znaczy, że odpadłem z turnieju, prawda? I co sądzisz na temat Vivienne? Nietuzinkowa uroda. Zdecydowanie. Nie to miałem na myśli. Jeszcze za wcześnie, by powiedzieć cokolwiek wiążącego. Udało mi się ustalić, że używa niezwykle silnych, maskujących iluzji. To znaczy, że naprawdę może wyglądać inaczej niż wygląda? To wszystko to na razie tylko domysły. Znalazłem pewne wskazówki i zastanawiam się, czy twoja Vivienne nie jest przypadkiem Bruxą. Bruxą? W sensie wampirzycą? To nie jest jeszcze pewne. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim Vivienne się pojawi. Napijmy się. Nawalony będę walczył później w turnieju. A, dobra. Za Vivienne. Mam nadzieję, że zdołasz jej pomóc. No i na nóżkę lewą. Kiedy pierwszy raz ją ujrzałem, zrozumiałem, o czym mówią te wszystkie piękne wiersze i ballady. Miłość to nie tylko poezja. Czasem przybiera bardzo brzydko, prozaiczne oblicze. Mówisz tak, bo nie znasz dobrze Vivienne. Życie z nią to byłaby sama słodycz. Pamiętaj, że ty też jej dobrze nie znasz. Pojedynek, tak? Twoja obecność na turnieju jest dla mnie zniewagą! Żądam satysfakcji! To udaj się do najbliższego Zamtuza. Tchórzu! Wyzywam cię na konny pojedynek na głównej arenie! Skoro tak ci zależy, to jestem do dyspozycji. Jak z tobą skończę, będziesz gorzko żałował, że postanowiłeś zdezerterować z armii mojej matki. Czemu by nie, jeszcze mu nakopiemy. Niech przelana przeze mnie krew zmarze twoje... O nie! Załatwmy to. Byle szybko. Trzy, dwa, jeden... Ja pierdolę, czyli to taki pojedynek. Ty, może trafię. O kurde, prawie.
Nie udało się. Nie no, przecież to tak to nigdy nie trafię. Kurwa, trzeba szybciej. To zobę, jesteśmy pepega. Czekajcie, to jakiś większy rozpęd zrobimy. Ty, a może by tak zsiąść konia i mu przypierdolić wtedy. Kurde, ciężko. Chodź, łe, kurwa. Gagatku. Będę się gonił, gonimy go, żeby nas nie mógł trafić, a my go trafimy. O ty kurwa. Poczekaj, regen HP. Szkoda, że ten pojedynek nie był trochę wcześniej, to bym się może przygotował lepiej do bicia w te tarcze. Kurwa, no nie da, znaczy w te nie tarcze, tylko w tych ziomków. Nie da się trafić. To jest niemożliwe na tym koniu. Jest tu tak ciemno, że zaraz... Nie no, nie. Teraz to już mnie wkurwiłeś, książę. Analiz. Dupę ci wsadzę ten miecz. Chodź tu. No kurde blaskę, ty. Ktoś to podlicza punkty. Jeden raz trafiony, ale to jest... Średnio bym powiedział, mi idzie na razie. Kurwa. Czy to nie na punkty, kto padnie po prostu. Ale PPG pojedynek. Dobra, ale ja przynajmniej mam jaskółkę. Że się groma se pierdolne. Mu więcej damage robić. Chodź tu. Nie wiem, czy jabłko mi. Chyba jabłko mi aż tyle HP nie przywraca, co? 50 regena HP. Ja bym potrzebował czegoś, co mi da tutaj 80 regeneracji żywotności. Chodź tu. Mogę użyć. Czy ignić i pierdolność z konia? Chyba niekoniecznie. A mógłbym twojego konia chyba ogłuszyć na przykład akcji? No nie, nie. Czy ogłuszyć, tak bardziej uspokoić. Dobra, dobrze, że mam wiedźmińskie eliksiry, bo w innym wypadku ciężko by było. Ale efektownie spadł. Ukarali mnie przegraną, ale nie myśl, że twoje tchórzostwo zostanie zapomniane. Zaraza. A ty znowu swoje? Wyjaśnijmy to. Raz na zawsze. Musiałem wtedy opuścić obóz twojej matki, bo ktoś potrzebował mojej pomocy. Nie mogłem i nie chciałem odmówić tej osobie. Czyli wyruszyłeś z tajną misją i ślubowałeś nikomu nie ujawniać jej natury, dopóki nie osiągniesz celu? Mniej więcej tak. Minus ślubowanie i to, że również teraz nie chcę ujawnić natury mojej tajnej misji. Przyjmujesz takie usprawiedliwienie? Stając przeciw mnie na udeptanej ziemi, zachowałeś się po rycersku. Więc przyjmuję zapewnienie człowieka honoru. Cieszę się. A teraz muszę wracać do roboty. Myślałem, że bardziej my nakopiemy. Więcej satysfakcji miałbym. Moje serce rośnie, gdy oglądam to piękne święto waleczności i honoru. I was, którzy wcielacie rycerskie cnoty w życie. Jednak po czasie walki musi nastąpić czas pokoju i odpoczynku. Dlatego zapraszam wszystkich uczestników turnieju na wydane na waszą cześć przyjęcie. A jeśli ktoś pragnie samotności, dla każdego z was został przygotowany namiot. Jutro odbędzie się walka zbiorowa, podczas której każdy będzie mógł okryć się chwałą. Najlepszy z najlepszych dostąpi zaszczytu zmierzenia się z czempionem. W tym roku jest nim sławny Gregoire z Gorgony, zwycięzca zeszłorocznego turnieju. Bawcie się dobrze! Ucztujcie. Ale pamiętajcie o jutrzejszej próbie. To jest ten ziomuś, który pomagał nam w śledztwie, który prowadził śledztwo wcześniej przed nami, tak mi się wydaje. Ale może się mylę. No nie pokazali nam jego twarzy niestety. Ale tam było wszystkie widać, ale... Ciężko. Za nią.
potem spotkamy się w twoim namiocie przed ostatnią konkurencją. Musisz jej pomóc. No dobra, nie mam chyba wyjścia. Poczekaj, bo tu karczmarka jest, wszystko, zobacz jakie tutaj bisiady się dzieją. Poczekaj, jak tu mogę z nią pogadać? Posuwa tej miejsce dla wiedźmaka. Karczmarka. Witam. Wydaje mi się, że z nią... gadałem z nią, no to nieważne. Chciałem, że może jakaś nowa, może jakieś karty do gwinda można zakupić. No dobra, skonfrontuj się z Vivienne. No i na my o to musimy się wpakować. Co on gadał? Coś tam o Vivienne gadał, ale i że jestem pierdolnięty też. Co się, że jej tutaj nie zastaniemy w tym namiocie? Dziwne. Byłem pewny, że tu ją znajdę. Rozpłynęła się w powietrzu. Ptaszor, właśnie. Tak, odlatuje. Bruxa, warto pójść za nim. To pewnie ona jest. Wygląda na to, że ten ptak dokąd mnie prowadzi. Żółto-czarna jest. Tak jak ta Vivienne, tak jak się ubiera ta Vivienne. Dlatego jak widzieliśmy tego ptaka od samego początku i zobaczyłem tego ptaka, to pomyślałem, że to ona. Dlatego powiedziałem, że ciekawe właśnie. Nie chciałem za bardzo mówić takich rzeczy, żeby nie były tutaj uznane za tak zwany spoiler. Tutaj nie wiem, czy to ona, nie? Tylko chodzi mi o to, że jakby... O kurde, pantera? Prawdziwa? Ty, pierwszy raz widzę panterę. W Tucson? Co robi pantera w Tucson? No chyba zgubiłem ptaszora, co? Mamy go. Prowadź mnie. Przyjacielu, mam nadzieję, że jesteś przyjacielem, a nie wiem, w pułapkę prowadzisz. Jest jeszcze jakiś potwór po lewej stronie, a to tam zaatakujemy go. Pewnie jak go nie zaatakujemy, to on zaatakuje nas. Kurde, beznadziejna tą zbroję. Mogę ją zmienić? Ty no, chyba mogę ją zmienić generalnie, tak w sumie mówiąc. Ja bym chyba ją pozmieniał. Nie wiem, czy to nie będzie uznane za oszustwo w turnieju. Nie, chyba nie, no to zbroja taka... Że jakbym średnia bym powiedział. A nadaj mi jakieś boosty, odporność na obrażenia obuchowe. No, zdecydowane gówno. Dobra, biegniesz do mnie, pantero? Chyba niekoniecznie, nie chcę mi się ciebie gonić za trzy kawałki mięsa. Kolejna? Co to jest kurwa za teren, ty? No to wydaje mi się, że na przykład, bo to takie bardziej bym powiedział tereny włoskie niżej tam, gdzie występują pantery. No i wydaje mi się, że we Włoszech tak średnio z tymi panterami jest. Może coś się tutaj przyzwało, bo... No nie wiem. Pierwszy raz w ogóle spotykam panterę w tej grze. No ten w ogóle tu są też pierwszy raz widzę panterę. No i wydaje mi się to, że to nie jest ich naturalne środowisko. Jakieś nimy F5 zapiszmy. I za ptaszorem. Oj! Myślę, że zdech, albo pantera go dorwała, czy coś przez chwilę. Do środka? No tutaj chyba... Ptak przeleciał nad wzgórzem. Może będzie szybciej po prostu przejść przez jaskinię. To może bardziej niebezpiecznie, a nie kurwa szybciej. Oczywiście, że bardziej niebezpieczne, a co mogliśmy w środku spotkać? Nie potwora. Pierwszy raz widzę takie coś. Co to w ogóle jest? Co za potwory są jakieś... Nie wiem, co to jest. Mało zadaje damage'u temu czemuś. A on też mi za dużo nie. Tym bardziej tank. Nie wygląda na tanka. Wicht. A może to Vivienne była? Już nie mam Vivienne z nami. Oj. Co jest grane? Są tu jeszcze jakieś potwory? Nie ma. A może jakieś skrzynki? Ma jakieś cenne łupy? No to całkiem
Całkiem chyba cenne było. Ruda jest jakaś na pewno. Srebra. Z górze różanecznik. Może jeszcze tutaj. Grzybów to za bardzo nie ma co zbierać. I tutaj jeszcze coś. Czaszka, świeca. A może po prostu ptak chciał, żebym tutaj wyczyścił tego jaskinię. To jest potwora, w końcu jestem wiedźminem, no nie? I chyba bym sobie użył tego... jak to się? Biały miód nazywa. Bo jednak w tych kolorach takich szarych to dziwnie giereczka wygląda. Tak w miarę przyjemnie jest. Zresztą tu są ma całkiem tutaj bogatą barwę kolorową. Także czemu by tutaj nie oglądać jej w pełni. No właśnie. Wiedźmin. Pani Vivien? Liczyłaś na to, że zginę? Liczyłam. Uważałam, że jesteś taki sam jak rycerze. Dobry na turnieje, bezradny wobec prawdziwego zagrożenia. Myliłam się. Jestem wiedźminem. Więc jednak nie jesteś Bruksą. Czy to ona była tym takiem? Czym? Podejrzewałem, że możesz być wampirem. Zgadzały się pewne szczegóły, ale jednak pomyliłem się. Zresztą nieważne. Podobno często odwiedzasz te polany. To jest miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Skoro nie zdołałam się przed tobą uchronić, to chcę, żeby to się dokonało właśnie tutaj. I bez świadków. Co ma się dokonać? Przecież jesteś wiedźminem. Wynajęto cię, żebyś mnie zabił, prawda? Więc zrób to teraz. I proszę, zrób to szybko. Nie będę stawiała oporu. Wiedźmini polują tylko na potwory. A i tak nie na wszystkie. Ty nie jesteś potworem. Kim w takim razie jestem według ciebie? Taszorem. A może sama mi powiesz? Po co zgadywać, jeśli sama możesz mi to powiedzieć? Skoro nikt ci nie dał zlecenia na mnie, to skąd to zainteresowanie? Guillaume cię napuścił, prawda? Chciał ci pomóc, więc poprosił mnie o przysługę. Jeśli mogę coś dla ciebie zrobić, to chętnie to uczynię. A dlaczego miałabym ci zaufać? Bo zaufała mi księżna, bo też jestem odmieńcem. Bo takie przypadki to dla mnie chleb powszedni. Sama wybierz powód. Całkiem sporo lista. Nie wykorzystasz tego, co powiem przeciw mnie? Nie rozpowiesz wszystkim? Rozpowiem. Przysięgam na czaplę? Zależy, co mi powiesz. No nie, no oczywiście, że nie. Nie masz się czego obawiać. Żartując dziś, że powiemy wszystkim. Nic nikomu nie powiem. Uwielbiam patrzeć, jak uznam to za konieczne. Innych życie się niszczy. Dobrze. Niech będzie. Powtórzę ci, co opowiedziała mi kiedyś matka. Gdy była ze mną w ciąży, ona i ojciec spędzali wspólnie czas na skraju lasu. Tu, na tej łące. Matka uwielbiała słuchać śpiewu wilgi. Gładziła brzuch i mówiła: chciałabym, żeby moja córeczka była taka piękna jak ten ptak. Mi się ale spełniła. W lesie żyła istota, która zazdrościła moim rodzicom szczęścia. Pewnego dnia stanęła przed nimi i powiedziała, że cały las jest jej własnością, a oni ośmielają się cieszyć czymś, co nie należy do nich. Zażądała zapłaty. A gdy rodzice odparli, że nie mają nic, powiedziała, że w takim razie ich nowonarodzona córka będzie należała do niej. Rodzice opisali ci tę istotę? Nazywali ją nimfą zrodzoną w głębi lasu bez matki i ojca. Ale kiedy klątwa się objawiła, byłam za młoda i zbyt zrozpaczona, żeby wypytywać o szczegóły. Co stało się później? Na początku nic się nie działo. Urodziłam się całkiem normalna,
i rodzice zapomnieli o tamtym zdarzeniu. Ale kiedy skończyłam 15 lat, klątwa zaczęła działać. Początkowo tylko podczas pełni. Ale teraz doszło już do tego, że nawet za dnia muszę stale używać magicznej maści, żeby wyglądać normalnie. Dlatego myślałam, że ktoś się zorientował i wezwali cię, żebyś mnie zabił. Właściwie, idąc tutaj, byłam już pogodzona ze śmiercią. Może to lepsze niż całkowita i trwała przemiana, bo myślę, że właśnie to mi grozi. Maść, której używasz, to bardzo silny magiczny środek. Stosowanie go przez długi czas i w dużych ilościach może być niebezpieczne dla osoby nie mającej magicznego immunitetu. Czułam to. Dlatego wiedziałam, że w końcu będę musiała z tego zrezygnować i pożegnać się na zawsze z ludzką formą. Ta klątwa może być odwracalna. Spotkałem się kiedyś z przypadkiem barona trwale zaklętego w kormorana. Udało mi się wyleczyć go całkowicie. I naprawdę możesz coś takiego zrobić też dla mnie? Niczego nie gwarantuję. Zobaczymy. Twój przypadek jest ciężki, bo zostałaś obłożona klątwą jeszcze przed narodzeniem. A czar, jak mówisz, potężnieje. Możemy spróbować przenieść tę klątwę z ciebie na kogoś innego. Co? To wykluczone. Nie będę narażała niewinnych osób. To jedyna metoda? Jedyna całkowicie bezpieczna dla ciebie. Czyli jest inna. Tak kategorycznie rezygnujesz z pomocy? Przeniesiona klątwa prawdopodobnie miałaby słabsze działanie na tego, kto ją przyjmie. Plus można to zrobić na jakiegoś oprycha. Jest i inna. Starożytny rytuał z użyciem jaja wilgi. Powinien trwale usunąć klątwę. Ale muszę cię ostrzec. To może mieć dla ciebie bardzo poważne konsekwencje. Jak to? Jakie? Zostałaś związana czarem jeszcze przed narodzeniem. Podczas rytuału klątwa zostanie przeniesiona z ciebie na niewyklute piskle, a ty będziesz wolna. Ale może się zdarzyć, że pozostanie ci tylko tyle lat życia, ile przeciętnie żyje wilga. 7 lat. Cóż, rozumiem. Nie będzie szczęśliwego zakończenia. Ale też nigdy nie sądziłam, że mnie takie czeka. Idąc tutaj, byłam gotowa na śmierć. No to mam na koniec ten nic. A ty chcesz mi dać 7 lat prawdziwego życia? Fajną ciekawostkę dla widza. To nie jest trudna decyzja. Zgadzam się. Zgadzam się bez wahania. Rozumiem. Ale na razie nie musisz się decydować. Przemyśl to jeszcze. Przemyślę. Pewnie już mnie szukają na polu turniejowym. Wracamy? Pewnie. Wracajmy. A mogę tu... Czy ty... A, prawda. Nie mogę tak wrócić. Wybacz. Mogę się tu trochę rozejrzeć i zobaczyć, czy w sumie to jest ta polana dość istotna. Może znaleźlibyśmy jakieś tutaj wskazówki. Co tu się dzieje i dlaczego tak się dzieje. No właśnie. Może by nam lepiej poszło z odczynianiem klątwy. Się jakiś magiczny shit dzieje. Możesz kontrolować swoją postać? Nie. Ale odkryłam, że woda z tej sadzawki pomaga. Na krótko, ale zawsze. Ciekawe. To jednak bym tu został, co może? Mogę tu zostać, bo ja kurwa nie wrócę tu, bo ja nie będziemy jesteśmy. Chodźmy. Nie, nie, może. Mam opcję? Kurde. Mogę zostać i zobaczyć, co się zadzieje, jak ja tam wejdę, albo znaleźć jakieś wskazówki. Może by nam to pomogło. No, trudno, już tam na pewno nie... Nie wejdę. Nie znajdę tej miejscówki. Tak.
No to mów, człowieku. Przecież ja oszaleję z niepokoju. Co jej jest? Prosiła mnie o dyskrecję. Ale ja przecież chcę dla niej jak najlepiej. Może będę mógł jakoś pomóc, albo nie wiem, chociaż ją pocieszyć. No, powiedzieliśmy, że nie powiemy, to nie powiemy. Vivienne wyjawiła mi szczegóły swojej sytuacji w zaufaniu. Zobowiązałem się, że nic nikomu nie powtórzę. Ale ja nie jestem byle kim. Przecież ja robię to wszystko dla niej. To ja cię poprosiłem, żebyś się nią zajął. Nie możesz mnie teraz wykluczyć. Przykro mi. Myślę, że z czasem Vivienne pojmie, co ci zawdzięcza. Ale póki co to ty musisz zrozumieć, że nie wszystko kręci się wokół ciebie. Nie pouczaj mnie. Nie takiej pomocy od ciebie oczekiwałem. W dodatku oddałem ci moje miejsce w turnieju. A teraz żałuję. Dokończysz go w ogóle? Czy może teraz, skoro dogadałeś się z Vivienne za moimi plecami, nie widzisz już takiej potrzeby? A, zazdrości. Nie cofam raz podjętej decyzji. Wezmę udział w ostatniej potyczce. Zresztą Vivienne i tak nie będzie miała czasu przed końcem turnieju. Słusznie. W takim razie idź się spotkać z pozostałymi rycerzami ze swojej drużyny. Czekają przy wejściu na arenę, niedaleko pola ćwiczebnego. Rozumiem. Dzięki. O, jak można sobie za darmo tutaj mieczykiem pomachać. Czemu by nie? Kurde, tak żałuję, że nie zostałem w tamtej miejscu, wie. Ażbym, przysięgam wam szczerze mówiąc, wczytał całą tą rozgrywkę, żeby tam zbadać, co tam się dzieje. Tam znamy, mogło być naprawdę coś ciekawego. Ja jestem kapitanem twojej. To znaczy, że na czas tej walki masz się mnie słuchać. Jasne? Przeciwną drużynę poprowadzi Palmer i de Longfal. Tą potyczką mamy upamiętnić bitwę pod Lisimi Dołami z 1218 roku, kiedy zbójecka Hanza Południowców pod wodzą Halara Brunatnego napadła na Toussaint, a dzielni rycerze odparli atak, tworząc precedens. Od tamtej pory aż do dziś błędni rycerze strzegą granic księstwa. Palmerin wyciągnął krótszą słomkę, więc jego drużyna wcieli się w ludzi barbarzyńcy Halara. Jakieś pytania? Żadnych. Nie sądzę, żebyś nam się na coś przydał. Jako wiedźmin nie masz pojęcia o rycerskiej walce. Ale przynajmniej postaraj się nie przeszkadzać. Ale ty jesteś normalnie debilem. Bierzemy broń i ruszamy do boju. Mam nadzieję, że ktoś tu może zginąć i mam nadzieję, że to będziesz ty i mam nadzieję, że będę miał wybór. Podjęcie, czy ratować ci twój tyłek. Specjalnie go uratuję, żebyś całe życie wiedział, że cię uratował wieźmy przed śmiercią. I rycerze, i panie, i panowie! Przed nami widowisko! To walki drużynowe! Dwa psychologiczne zniszczenie przeciwnika. Bić będą się tak długo, aż jedni zlegną wprost na ziemię. Kto cnót nie uszanuje, kto cios zada nieczysty, ten hańbą się okryje, a wstyd będzie wieczysty. Rycerze się szykują, a mnie niech wolno będzie pozdrowić zwłaszcza panie, co siedzą jak na grzędzie. Ta walka zdecyduje, kto stanie do finału, a komu jeno smutek przypadnie do udziału. Mogą tu ludzie zginąć? Chyba niekoniecznie. Rozpoczynamy! Już dłużej nie czekamy! Ekwipunek też nie mogę kliknąć. Dobra, jeden miecz swojej zbroi jestem. Walimy na dziurę, najpierw Palmerina może. O nie no, na koniec. Co to? Oj, a żebyś wiedział, że bolało. Jaskółeczka. Nie mogę niestety używać tych wiedźmińskich znaków. Ty no, co oni za damage zadają? Może jakiś... Nie no, poczekajcie, bo ja zaraz padnę, ty. Stop. Nie będzie przypał. Jak zostałem kurwa solo na 15 chłopa? O kurwa, no to jest, będzie zabawa. Ja to wygram, nie? Nie ma takiej możliwości. Płoń! Dobrze, że mam fajne miecze. O kurde, ile rycerzy, ty!
Wy nie jacyś lepsi powinniście być? Skoro wy takie koksy rycerskie? Dobra, jeden pokonany. O kurde, teraz bym nie dostał, dobra. Mam nadzieję, że adrenalina mi przywróci życie w momencie, kiedy bym dostał śmiertelny cios, ale też wolę nie ryzykować. Na razie się tutaj poskaczmy. Dobrze, że mam moją zbroję, ona jednak chyba dużo lepsza jest od tej, której dostaliśmy. Chociaż może tamta więcej właśnie obrażeń z miecza tankuje. Może tak być, że te obrażenia obuchowe i tak dalej są dużo lepiej przez nią blokowane. I został Palmerin. Pojedynek jeden na jeden z Palmerinem. Kurde, ci naszym ziomem. Dobra. O kurde. O ty. Dobra, spróbujemy mu o takie coś zrobić. Kurde. Ciężko z tym Palmerinem widzę. Teraz trzeba to jakoś dobrze rozegrać. Za uniki plecki. A plecki. Ty Palmerin, nie udawaj, wstawaj. Tak przepięknego boju od lat nie widział świat. Rycerze na arenie ścierali się aż w strach. Zwycięzca, jak to w życiu, jest jeden spośród dwóch. Dziś wygrał ten najlepszy. Pochwalmy go, co tchu. Palmerin de Lonfal i Gregoire spod Gorgony. Dwaj rycerze męscy walczyć będą ze sobą o tytuł zwycięzcy. Co? Do ostatecznej walki nie stanie Geralt z Rivii. Nadzieję wzbudził gorącą, lecz punktów zdobył niewystarczająco. Na resztę zaś rycerzy, strudzonych długim bojem, czekają ich namioty i boskie napoje. Nie udało się punktów zdobyć. No to Sadek, nie udało się wygrać turnieju. Ale jest jak jest, gramy oczywiście. No nie udało się, to się nie udało, tak? Nie wczytujemy teraz pół turnieju, żeby jakiś miecz zdobyć. Nie udało się, to się nie udało. Trzeba przede wszystkim tutaj z Vivien porozmawiać i ją uleczyć. Witaj pani. Zdecydowałaś się na którąś metodę? To ten nosek taki chyba. Podtrzymuję wszystko, co wcześniej powiedziałam. Nie chcę nikogo narażać. Sweet. Wybieram metodę z jajkiem. Jeśli to ma być jajo wilgi, to wiem, gdzie go szukać. Taki zadziorny. Na mojej polanie jest jedno gniazdo. Możesz mi wytłumaczyć, na czym dokładnie będzie polegał rytuał? Pewnie, ale coś mi się wydaje, że twojemu namiotowi wyrosły uszy. Pokaż się, Guillaume. Słyszę, jak oddychasz. Wiem, że to ty. Co ty tutaj robisz, rycerzu? To prywatna rozmowa. Geralt, co to ma znaczyć? Czy ty coś z nim knujesz za moimi plecami? Niczego nie knuję. Guillaume nie jest twoim wrogiem. Co prawda wścibstwo niewiele ma wspólnego z honorem, ale ma dobre intencje. Słusznie się domyśliłaś, że to on dał mi zlecenie, ale dlatego, że chciał ci pomóc. Jestem tutaj, by ci służyć, pani. Oddaję się do twojej dyspozycji. Zrobię, czego tylko zapragniesz. Naprawdę? To wszystko, co masz do powiedzenia? Właściwie to tak. Czyli zrobisz, czego zapragnę, rycerzu. Dobrze więc. Słuchaj uważnie. Wyjdziesz teraz z tego namiotu. Skierujesz się w stronę północnej rubieży księstwa i będziesz biegł tak długo, aż pola turniejowe znikną ci z oczu. Wrócisz dopiero, kiedy ochłoniesz. I raz na zawsze dasz mi spokój. O. Zrozumiałeś? Pani, ale twój problem, ja chciałem... Bo wiedźmin... Wyjdź! Ale już! No, chciałem pomóc, no. Powiedziałem dobrze chyba. Zapewniałeś, że mogę ci zaufać. A nic mu nie powiedziałem, no. Dochowałem tajemnicy.
Nie powiedziałem mu nic ponad to, co i tak już wiedział. Rozumiem, że to on cię wynajął i musiałeś mu złożyć raport. Ale tutaj nie chodzi o niego. To moje życie, Geralt. Uparta. Za mocno. Skądś to znam. Jesteś zupełnie pewna, że zrobiłaś dobrze? Nie za prędko odrzuciłaś jego pomoc? To ja bym siebie widział. Bez niego nie przeprowadzimy rytuału z odbiciem w wodzie. Potrzeba do tego osoby, która z własnej woli przyjmie na siebie twoją klątwę. Bierzemy go. Ty sądziłeś, że ja się zgodzę na coś takiego? Nie, Geralt. Kiedy rozmawialiśmy na łące, powiedziałeś o rytuale, który nie wymaga udziału napalonych rycerzy. I to z niego chciałabym skorzystać. No dobra. Musimy poszukać ptasiego jaja. Najlepiej, żeby to było jajo wilgi. Rytuał sam w sobie nie jest skomplikowany, ale mówiłem ci, jakie będzie miał skutki. Nadal jesteś zdecydowana? Tak. Widziałam gniazdo na łące, na której rozmawialiśmy. Ale zanim pójdziemy, powiedz, co stanie się z pisklęciem? Będziemy musieli rozbić jajko. No to też nie jak... każdego czeka szczęśliwe zakończenie. Sama to mówiłaś. Też bym o to zapytał pewnie. A spełnianie marzeń wymaga ofiar. Wiem. Dobrze. Chodźmy. I usta dużo ma. Pompony. Jednak chyba duże usta dodałem uroku. A ja osobiście jestem fanem. Decydowanie. Plastik, nie plastik, jak wygląda zajebiście, to zajebiście. I tyle w sumie. Żadnej większej filozofii. Bez, kompletnie bez znaczenia. Czy ktoś się urodził taki, czy po prostu jest to efekt jakiejś sprawnej ręki chirurga. O nie! Pantera dobrała się do gniazda! O kurde, o nie! Pantera dobrała się do gniazda, a ja nie mam pieprzonego miecza. Chyba, że tym mieczem mam ją zabić. To nie mam w ogóle drugiego miecza założonego. Znaczy ściągło mi, żeby nie machał tym srebrnym, ale... Chciałbym go założyć jak najszybciej. Jaja spadły na mech. Są nienaruszone. Oprócz jednego. To jest pęknięte. Nada się? Tak, myślę, że tak. Co mam robić? Dla porządku zapytam jeszcze raz. Na pewno chcesz to zrobić? Jeśli się powiedzie, zmiany będą nieodwracalne i prawdopodobnie zostanie ci najwyżej 7 lat życia. 7 lat bez lęku, że ktoś mnie zobaczy w niewłaściwym momencie. Bez piętna od mieńca i potworzycy. 7 lat prawdziwego życia. Tak, Geralt. Na pewno chcę to zrobić. Dobra. Zagadani. Musisz się skoncentrować. Powtarzaj za mną. Munna gan de hrau, munna finerat. Ja bym nie powtórzył. Munna gan de hrau, munna finerat. Munna gan de hrau, munna finerat. Munna gan de hrau, munna finerat. O kurde. Ty zabiło ją. Nie no, pewnie przeżyła. Myślałem, że leży w plamie krwi. Gerwarda może zabiło. Zaraza. Geralt! Patrz! Patrz! Bogowie! Będę mogła chodzić na bale. Będę mogła wyjechać do Oxenfurtu albo... nawet do samego Nowigradu. Dzięki, Wiedźminie!
Powinnaś podziękować Guillaume'owi. To on mnie wynajął, żebym ci pomógł. Tak. Jemu też jestem wdzięczna. Powiesz mu to ode mnie? A nie uważasz, że powinnaś sama mu powiedzieć? Może i powinnam. Ale wolałabym nie. Proszę, przekaż mu to w moim imieniu. Kurde, ostatnio to się chyba trochę inaczej potoczyło, jak to robiłem, nie wiem. Dobrze, powiem mu. Wydaje mi się, że ostatnio udał się Ship, którego dokonaliśmy. Może przez to, że nie powiedziałem mu prawdę o Vivienne, może dlatego. Ale powiedziałem, że nie powiem, no to nie powiedziałem. Co jest, kurwa, z tym jeziorem nie tak? Pakuję się tu, chcę zobaczyć tajemnicę, jaką może potencjalnie można tu odkryć. Ten mi się nic nie dzieje, jak jestem tutaj w tym jeziorze. Że coś tu na dnie leży. No nie, nie, nie. Wiem, że gdzieś w Wiedźminie jest jakaś misja związana z panią jeziora chyba, czy coś takiego, nie? Mi się wydaje, że może tutaj to było i że jeżeli bym został na miejscu, ona generalnie by sobie poszła, a ja bym tutaj został i pobadał to miejsce, to w końcu bym znalazł tą panią jeziora. Tak mi się wydaje. Że to jest jezioro pani, że to jest jezioro pani jeziora. I że ona by, żeby moglibyśmy z nią porozmawiać, dlaczego tak się stało z tą Vivienne. Tak mi się wydaje. Ale co do tego też pewnie nie jestem. No nic, ale coś czuję, że warto by było, słuchajcie, sobie wpisać tą misję i zobaczyć jej wszystkie zakończenia. Albo poczekać, aż sam nagram o tym odcinek. Pochmar. Vivienne zostało 7 lat życia. Jest to prawda. Jeżeli przeczekamy w grze 7 lat, to po 7 latach znajdziemy ją martwą. Także faktycznie zostało jej 7 lat. 7 lat, czy tam 4000 chyba dni trzeba poczekać. Nie wiem, czy to jest 7 lat, może to więcej chyba. To mi się wydaje, że 4000 dni trzeba poczekać i wtedy znajdziemy ją, Vivienne, martwą, jak leży na ziemi. Nie wiem, jakiemu psychopacie się chciało czekać tyle dni, żeby faktycznie zobaczyć, co się stanie w Wiedźminie. No ale ktoś to zrobił i faktycznie przeskipował 4000 dni. Chociaż nawet nie wiem, czy można skipować, szczerze mówiąc, te dni. Nie wiem, czy chłop naprawdę nie musiał zostawić gierki w tle i czekać, aż to się wszystko... wszystko, po prostu czas przeminie. Tak mi się wydaje, że nie mógł skipować. Ale akurat odnośnie tego mogę się mylić. Na pewno znajdziemy Vivienne martwą. Po kilku tam dniach. Kilku tysiącach dni. Dobra, no niestety. Pogadajmy z naszym ziomem. Geralt, co z Vivienne? Udało mi się zdjąć klątwę. Naprawdę? Wszystko już będzie dobrze? Prosiła, żeby ci przekazać wiadomość. Jest ci wdzięczna, bo dzięki tobie może teraz normalnie żyć. No dobrze, ale co z nią? Metoda, którą wybrała, zadziałała. Ale może się okazać, że zostało jej tylko kilka lat życia. Prawdopodobnie około 7. Chociaż mogę się mylić. Lepiej, żebyś się mylił. Zawiodłeś mnie. Zaufałem ci, a ty... To była decyzja Vivienne. Nie możesz mnie winić za to, że chciała zrobić to po swojemu. Jak mawia mój znajomy poeta, jeśli naprawdę kogoś kochasz, to pozwól mu odlecieć. Do dupy powiedzenie. Wiesz co, Geralt? Proszę, to twoja zapłata. W końcu zasłużyłeś na nią. Ale daruj sobie dobre rady. Bywaj. No taki średni ten finał akcji, ale myślę, że tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. To była strasznie długa misja, w sumie dwa odcinki robiłem tą jedną misję, a przed nami jeszcze sporo tych misji, naprawdę sporo, bo tu są się dzieje naprawdę dużo, może warto było zajrzeć do zleceń, porobić zlecenia i poulepszać nasz dom. A w ogóle do domu to i tak musimy się udać, bo trzeba tutaj zbroję porozwieszać i tak dalej, i tak dalej. Przyozdobić moje łóżko, nowe nagrody, które dostałem, nowe statuetki. No, to tyle widzowie. Widzimy się jutro, jak codziennie, godzina 16 z tej serii czy innej.